lata z Czech i od kilku miesięcy jestem dyrektorem Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Zbigniewa Herberta w Kopejk. Jesteśmy dzisiaj na pierwszym dniu dwujęzyczności w Kopejk, w naszej szkole. Bardzo popieram tą imprezę, podoba mi się cała idea mówienia w dwóch językach i zapraszam wszystkich Państwa na wzięcie udziału. Państwa, nie tylko klasa PSL miała szansę dostać lizaki, ale również za chwilę wszyscy z Was będziecie mieli szansę odpowiedzieć na pytania o Polsce. Stolica Polski to? Ręka do góry, kto wie? Lublin, Warszawa czy Gdańsk? Warszawa. Brawo, Warszawa. Który z zabytków możemy obejrzeć w Warszawie? Smocza Jama, Kolumna Zygmunta czy Galeria Wenus? Kolumna Zdunia? Kolumna Zygmunta! Smoczą Jamę możemy obejrzeć w Świdniku, Wilkowych Wyjach czy w Krakowie? W Krakowie? W Krakowie, brawo! Pytanie, prawda czy fałsz? Czy w Polsce rządzi obecnie król Wacław II? Ręka do góry, jeżeli wiemy. Fałsz, prawda. Fałsz, brawo. Kto się lubi, ten się lubi. Chowaj grosinę na... Ja wiem! No, ja wiem! No, na czarną godzinę. Co się odlecze, to nie? Nie ucieka! Kto mieczem wojuje, od miecza? Dlaczego warto mówić w dwóch językach my, emigranci? I mówię tutaj o nas, rodzicach i nauczycielach, bo większość dzieci oczywiście już się urodziła tutaj. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest drugi język, bo jak przyjechaliśmy tutaj, większość z nas mówiliśmy tylko po polsku i wierzcie mi, czuliśmy się bardzo zagubieni, bo nie mogliśmy zrozumieć, co się wokół nas dzieje, więc nauczenie się w naszym przypadku drugiego języka, którym był angielski, było bardzo ważne. Wasza sytuacja jest trochę inna, oczywiście angielski jest waszym językiem pierwszym, natomiast język polski pomaga wam nie tylko tutaj, będzie wam pomagał w Polsce, jak odwiedzicie mamę, babcię, czy dziadka, czy jakąkolwiek inną rodzinę. Język polski przyda wam się w dorosłym życiu. Ja wiem, że wy jesteście jeszcze za młodzi, żeby myśleć o dorosłym życiu, ale wierzcie mi, dorosłe życie kiedyś przyjdzie i ten drugi język wam na pewno bardzo, bardzo pomoże. Dlaczego warto mówić po polsku? No chociażby dlatego, że dzisiaj spotkaliśmy się razem, przyjemnie, prawda? Łączy nas język polski, łączy nas, mamy dużo przyjaciół, mamy kolegów. Ja, w mojej sytuacji jest bardzo ważne dla mnie, więc mówię po polsku, dlatego że mamy całą rodzinę w Polsce, także chciałabym, żebyś potrafiła porozmawiać z rodziną i napisać jakieś listy, kartkę do babci i do mamy. To jest chyba najważniejsze. Dla mnie tak samo, jak i dla pani tutaj. Najważniejszym aspektem jest to, że moje dziecko umiało się dogadać z dziadkami, jak również ze swoimi krewnymi w Polsce. I dlatego bardzo ważne jest dla nich, że mówią po polsku. Dlatego chodzi też do polskiego przedszkola Kids Academy, które wszystkim polecam. Jest cudowna atmosfera i moje dziecko pięknie mówi po polsku w tym przedszkolu. Dlaczego warto? Dlatego, że jest to język naszych ojców. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że my wszyscy urodzeni w Polsce mamy... To jest nasz ojczysty język i z dzieciakami porozumiewać się to jest dla nas łatwiej po polsku, prawda? Więc to jest zdecydowanie. A poza tym dla dzieci. To otwiera drzwi na
możliwości, których my, ja na przykład miałam, dlatego że się nauczyłam drugiego języka, więc mając dzieciaki, które mówią dwoma językami, na pewno będą miały lepiej niż dzieci, które mówią tylko jednym językiem. Mówienie dwoma językami to jest wspaniała sprawa, słuchajcie. Poznajecie, jak mieszkacie na dwóch kontynentach, mieszkacie praktycznie w dwóch krajach, jecie jedzenie z dwóch krajów, rozmawiacie sobie z ciociami, babciami, które tu mieszkają, dziadkami, którzy tu mieszkają i tam mieszkają, zwiedzacie Polskę, zwiedzacie Amerykę. Jednym słowem poznajecie obydwa światy. I to was wzbogaca niesamowicie. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby utrzymywali kulturę polską, język polski. Jak również zachęcam was do poznawania kultury kraju, w którym żyjemy, to też kultury i historii Ameryki, żebyście znały obydwa na to potrafiły i mogły się pochwalić obydwoma krajami, językami. Warto mówić w dwóch językach, bo nasza organizacja jest organizacją, która pomaga polskim dzieciom. Dzięki temu, że my, Polacy w Ameryce, mówimy w dwóch językach, jesteśmy w stanie pomóc dzieciom ratować im życie. To są dzieci, które urodziły się z wadami serduszka i dzięki osobom, które mówią i po polsku, i po angielsku, możemy współpracować z Amerykanami, możemy współpracować z Polakami i dzięki temu możemy pomóc naszym rodakom. Więc to jest kolejny ważny powód, żeby mówić w tych dwóch językach. Może przeczytam wiersz, który napisała wczoraj moja córka. Zatytułowany jest Dlaczego warto mówić po polsku? Dlaczego warto mówić po polsku? Odpowiedź prosta, bo tak wypada. Polski to język naszych przodków, mamy i taty, dziada, pradziada. Polski to język najpiękniejszy, mimo że trudny, brzmi znakomicie. Z polskim jest dobrze i jakoś pewniej kroczyć wśród innych przez swoje życie. Poznać przypadki, czasy i tryby to jest dopiero dla ucznia sztuka. Lecz tym trudniejsza i zagmatwana, tym bardziej dumna bywa nauka. Szczególnie kiedy pozna to wszystko młodziutki uczeń, gdzieś w obcym kraju. Wówczas ten język wręcz tryska życie, jak pierwsze kwiaty na wiosnę w maju. Ja jestem dr Krystyna Chodym i ja jestem tutaj rodzona w Ameryce, ale ja do polskiej szkoły też chodziłam, jak byłam mała. I teraz ja posyłam moich dziewczynek, Lisa i Jenna, do polskiej szkoły, żeby oni nauczyli się też po polsku rozmawiać. Czemu ja myślę, jest to ważne i to jest ważne, bo jak ja jestem z moimi pacjentami i my rozumiemy się, to jest lepiej. Człowiek rozumie lekarza i lekarz rozumie pacjenta, to jest lepsza wizyta, żeby wszyscy rozumieli się. I to, czemu ja myślę, że jest bardzo ważne, żeby dwujęzykowo wszyscy rozmawiali, albo trzy nawet. Who are you, please? I'm Wood. What's your name? What's my name? Yes, what's your name? My name is John Wood. John Wood? Yes, are you Jones? No, I'm not. Will you tell me your name then? Will not. Why not? My name is not. What? Not what? Not. What? Cześć, jak było w szkole? Fine. Czego nowego się nauczyłaś? Nothing new. Jesteś głodna? Yes. Co też na obiad? Anything.
How's your love with one here? Something good. Mom, can I go to my friend's house? Odrobiłaś lekcję i posprzątałaś pokój? I did my homework, but I didn't clean my room. To sorry, dostaję to do pokój. Time really flies by with you. Forever is it long at all when I'm with you. Chcę zawsze, kiedy cię zawołam, wiesz, zawsze mógł usłyszeć me słowa. Patrzymy tutaj na dziewczyny starsze, które właśnie brały udział w warsztatach filmowych i są już profesjonalistkami w Capsom. Kto jeszcze nie zna, patrzy tutaj na dziewczyny Julitka, Julietka i Kaja. Powiedzieć o tej tym przysmaku. Kto z was by mógł powiedzieć kilka słów? Przeczytaj. Wyraz polski faworki był pożyczony od francuskiego słowa favor. 11 grudnia jest Dzień Ruślika. Niechcąco, bo chciał coś innego zrobić, ten, który pierwszy opieczył, ale niechcący się tutaj tak zawinęło. Faworki, chrust, chruściki, także kreble, choć wyraz ten oznacza też pączki. Traditional sweet crisp pastry made out of dough that has been stripped into thin twisted ribbons, deep fried, sprinkled with powdered sugar. Widzisz, tak nikt nie czuje. Kwarta i kwinta, tak to szło. Raz wyżej w dór, raz niżej w mol. Nieszczęsny król ułożył halleluja. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Kulewicz. Jestem nauczycielką języka angielskiego w szkole publicznej w Lindenhurst na Long Island. Popieram dwujęzyczność, ponieważ mam nadzieję, że u nas też w Nowym Jorku będziemy mieli dwujęzyczną szkołę, gdzie dzieci będą mogły się uczyć dwóch języka, po polsku i po angielsku, w szkole publicznej. Rodzice oczywiście muszą to poprzeć.
muszą na to się zgodzić, więc mam nadzieję, że będą rodzice na stronę internetową Dobra Polska Szkoła poczytają na ten temat, bo już jest szkoła taka otwarta, też 34 w Badanym Koncie. Mam nadzieję, że my jako druga szkoła na Long Island będziemy mieli taki program. Obce kraje, obce kraje, inni ludzie i zwyczaje, wyruszamy ze słownikiem, z jakąś mamą, z przewodnikiem, dom daleko, a my sami, zagubieni i nieznani. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego dnia. Dzisiaj jest wszystko pięknie zorganizowane. Uważam, że powinno być to jak najczęściej celebrowane Dzień Dwujęzyczności. Powinniśmy naszym dzieciom tłumaczyć, że warto mówić po polsku. Na przykład nawet po to, że jak jadą do Polski, do dziadków, babci, mogli się z nimi komunikować. Jak również ze swoimi przyjaciółmi tutaj Polakami. Promujmy naszą kulturę, promujmy nasz język, promujmy naszych mądrych ludzi. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, bądźmy dumni z tego, że operujemy dwoma językami. Bądźmy dumni z naszych dzieci, że potrafią mówić w dwóch językach. I wspierajmy się i organizujmy takich dni coraz więcej. Dzisiaj bardzo dużo się działo. Właśnie tutaj mieliśmy na pierwszym polonijnym Dniu Dwujęzyczności wielu wspaniałych gości, wiele atrakcji. Także każdy mógł dzisiaj znaleźć coś dla siebie dobrego. Nie jest koło nas.